Radio kończy, tak. Jesteśmy na etapie, proszę Państwa, rozmów na temat zwierząt dzikich. Dany rejon są odpowiedzialne za daną operację. Teraz patrzymy na mózg jako skomplikowaną sieć i patrzymy, jak te rejony ze sobą w cudzysłowie rozmawiają. W tym wypadku rozumiem, że jak rozmawiają pod wpływem emocji dobrych, złych, silnie oddziałujących bądź słabiej. Ja rozumiem, że to wszystko i rodzaje emocji i skala ich oddziaływania też wpływa na proces zapamiętywania, na to, jak pamiętamy, jak długo. Tak, właśnie różne te czynniki bierzemy pod uwagę. To jest bardzo intuicyjne, że lepiej pamiętamy coś, co wzbudziło w nas silne emocje, ale właśnie okazuje się, że nie zawsze. I to, że nie ma jednoznacznych wniosków, zmotywowało nas do przeprowadzenia kolejnych badań, żeby zobaczyć, że może to inaczej wygląda w przypadku różnych emocji. Może to zależy od czasu pomiędzy zapamiętywaniem i przypominaniem. I od skali tych emocji. Tak. A to dobrze, że się znalazło. Ale widzisz, nie jesteś Żydem, tylko jesteś cyganem. A według Biblii Żydzi płaczą z płaczącymi. A po co ty wrzeszczysz? No to trudno, no to ja to specjalnie zrobiłam. W poprzednich badaniach była taka teoria wymiarów afektywnych, czyli ona mówi, że każdą emocję możemy opisać na kilku wymiarach. Jak bardzo coś jest pobudzające i czy jest pozytywne, czy negatywne. My pomyśleliśmy, że to jest dosyć słabo. Chcemy po prostu wiedzieć więcej o bardziej skutecznych efektach, bo trudno powiedzieć, że na przykład smutek i strach wzbudzają nas identyczne emocje. Przecież to nieprawda. I pomyśleliśmy, że może właśnie ich wpływ na mózg rozmawiający też jest dobrze. Żeby lepiej kontrolować rozbudzanie tych emocji, to po prostu rozłączam się. Jesteś cyganem, bo Żydzi po prostu płaczą z płaczącymi, a ty dodajesz oliwy do ognia. No na razie. I co tam jeszcze? Wyśrałeś się tam? Była współtwórcą takiego zbioru słów emocjonalnych, zbioru czy bazy. Proszę powiedzieć, ile słów wyczyta ten zbiór i czy te słowa jakoś wartościują emocje, bo ja rozumiem, że ta baza też powstała po to, żeby ułatwić te badania. Zostawiłam mi całą kartę, dwa telefony, wszystkie karty kredytowe, dowód, karta miejska. O mój rodzin, on tej będzie po 10 w nocy dzwoni cyganikono. Jeszcze, że on się denerwuje. Prawie 3000 polskich słów. Ja rozumiem, że to dotyczy różnych emocji, prawda? Szczęścia, strachu, wstrętu, co tam jeszcze jest. Tak, pan wymienił teraz emocje podstawowe, tak zwane. To jest wstręt, strach, smutek, złość i szczęście. I osoby oceniały każde z tych słów pod względem każdej z tych emocji. Jak intensywnie dana emocja jest wzbudzana przez to słowo. Rozumiem, że to były odczucia subiektywne, tak? Tak, subiektywne odczucia. Aczkolwiek jeżeli zebraliśmy te subiektywne odczucia od grupy prawie 500 osób, to potem dzięki analizie statystycznej możemy już być prawie pewni, że z określonymi emocjami wiążą się te słowa. Właśnie, ale ja teraz chciałem Panią zapytać, bo ja wspomniałem o tym neurobiologicznym aspekcie Pani badań. Jakie fragmenty mózgu Państwo badają? Jak to badają? Jakie mechanizmy? Co z tego badania wychodzi? Może zacznę od tego, że stosujemy funkcjonalny rezonans magnetyczny i to jest taka metoda neurobrazowania, która ma jedną podstawową metodę, to jest nieinwazyjna. I dzięki tej metodzie nie mierzymy bezpośrednio aktywności mózgu, ale możemy mierzyć zmiany w natlenowaniu krwi, które świadczą o aktywności komórek nerwowych. Że ten fragment mózgu pracuje w tym momencie. Tak, dokładnie. Usłyszymy ktoś wypowiedziane słowo o odpowiedniej skali, intonacji i wtedy odpowiedni fragment mózgu zadziała, bo widzimy to poprzez to, że on jest ukrwiony, ten fragment mózgu, tak? Tak, właśnie jest ukrwiony albo mniej ukrwiony, po prostu te amplitudy w poziomie natlenowania krwi świadczą nam o zmiennej aktywności. I teraz jeszcze stosunek tych amplitud do sygnału magnetycznego, to jest tak zwany sygnał volt, który my właśnie rejestrujemy i potem analizujemy. Jakie są wnioski? Pan zapytał, jakie rejony mózgu my analizujemy. No, to jest na tyle taka atrakcyjna i przydatna metoda, że pozwala zobaczyć nam cały mózg. Jeżeli nasze hipotezy dotyczą konkretnego rejonu, to oczywiście możemy badać tak zwane rejony zainteresowania i na nich skupić swoje analizy. I jeśli chodzi o moje badania pamięci, to chyba najbardziej interesującymi mnie rejonami jest hipokamp, czyli taka struktura odpowiedzialna za tak bardzo istotna w pamięci i ciało migdałowe, które z kolei jest istotne w odczuwaniu emocji.
strachu na przykład. W moich badaniach chodzi, że dla emocji wstrętu ciało mi dało patry jest szczególnie ważne, szczególnie się aktywuje, kiedy przypominamy sobie te pary słów związane ze wstrętem, jak na przykład co chodzi w stratę, jak na słowa, na przykład wymiot, zazwyczaj to była bardzo ciężkie słowactwo, to właśnie po upływie tych dwóch czy trzech tygodni, proszę sobie wyobrazić, że hipoka prawdopodobnie nie jest już nawet potrzebny do tego procesu pamięci, tylko te struktury związane z przetwarzaniem emocji stają się nawet ważniejsze dla utrzymania tego stanu pamięciowego. I ciało migdałowate, szczególnie w przypadku wstrętu, nam się aktywuje. Tak, to są badania na antenie, poziomie poznawczym, badań podstawowych, ale chciałem zapytać, czy jak wyniki tych badań, jak pani sądzi, będziemy to wykorzystać w praktyce? Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej jest ludzi, którzy cierpią właśnie na demencję, na choroby Alzheimera, czy właśnie czy tego rodzaju wiedza. To chyba tak nie będzie całkiem do końca, bo po prostu, myślę, że jak widzę, potencjalnie tak, aczkolwiek do tego jeszcze jest dosyć daleka droga. Tutaj moim takim kolejnym pomysłem na badanie jest zbadanie takiego prospektywnego wpływu emocji na pamięć, czyli jak emocje wpływają na to, co później dopiero w przyszłości będziemy zapamiętywać. I to wydaje mi się tak szczególnie wyzwanie na przyszłość. Tak, to już złożyłam taki projekt, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tego będzie dotyczył mi staż podoktorski. I myślę, że właśnie w przypadku osób starszych, w których pojawiają się problemy z pamięcią, właśnie wykorzystanie emocji po to, żeby łatwiej się późniejsze zapamiętywanie nawet neutralnych treści. Jest bardzo obiecujące, zwłaszcza w takich badaniach tak zwanych łagodnych zaburzeń poznawczych. Okazuje się, że ci starsi ludzie lepiej sobie radzą w zadaniach związanych z pozytywnymi emocjami. Więc starszym ludziom powinniśmy dostarczać dobrych doznań, wtedy będą pamiętać, wtedy będzie także lepiej funkcjonował mózg. A być może także procesy demencyjne będą spowolnione. Całe szczęście badania nie wskazują na to, żeby negatywne emocje poprawiały późniejszą pamięć. Także raczej trzeba się starać o te pozytywne emocje. Ja myślę, że w ogóle życiu powinniśmy stawiać się o pozytywne emocje. Bardzo proszę o życzenia, żeby udało mi się lepiej zrozumieć tę tematykę, która jest dla mnie fascynująca i żeby moja droga mogła dalej prowadzić do poznawania ludzkiego mózgu. Tak, panie rzeczy, bardzo pani dziękuję. Gościem programu prowadzisz pani Monika Eriegel z pracownią rozwoju Mózgu Ale też trzeba pamiętać, że mimo wszystko, te zwierzęta nie żywią się tylko tymi właśnie czasami kół. One dobry wieczór, również używają różne rośliny leśne, różne rośliny leśne, bo to jest ich typowe środowisko życia bytowania. Ja wiem o tym, że dzisiaj wiele sarn, dzików, może jeleni w mniejszym stopniu, ale sarny, dziki, one rzeczywiście może trochę z tego lasu wyszły i przeniosły się w pola, bo przecież mamy bardzo dużo samosiewów różnego rodzaju na polach odłogowanych, ugorowanych i one dzisiaj stanowią bardzo dobre siedlisko do bytowania tych zwierząt, ale też pamiętajmy, że nie opryskujemy tych chociażby kul odłogowanych, ugorowanych i tam różne gałązki nie jest bardzo zaskakujące, ale myślę, że jest bardzo wartościowe. Generalnie jest to wszystko, zgodnie z pewnie tak naszą wiedzą, chociaż pokazuje z jednej strony coś nowego i ciekawego dotyczącego różnicowania różnych bardzo specyficznych emocji czy różnych sytuacji emocjonalnych. Tutaj z pełnym przekonaniem sięgnęła do końca jednak zgodne z naszymi badaniami, byśmy się trochę zajmowali w ostatnich latach w rozumieniu przez niemowlęta, czy trochę mniejsze dzieci niż w tym badaniu emocji. Ja, jeżeli mogę jeszcze dodać do tego, że pani podstawowe emocje, powiedziała, jak strach, sarna charakteryzuje się bardzo dużą wybuchowością pokarmową i rzeczywiście ona w okresie zimowym żeruje na polach, ale wtedy ilość tych pestycydów bo zimą się nie wykonuje oprysków, jest zmniejszona. Natomiast gdy tylko rozpoczyna się sezon wegetacyjny, ona jest typowym zwierzęciem strach ekotonu, w związku z tym żeruje różne środowiska. Są to miedze, są to różne drogi polne, wąwozy, skraje lasów, skraje różnych zabrzeżeń, zaprzaczeń, a więc ten pokarm jest bardzo
zfiltrowany i pomimo to, że rzeczywiście, ja tak jak tu zauważył, częściowo konsumuję te opryskane rośliny, opryskane o różnych okresach karencji, jedne środki mają dłuższe okresy karencji, inne nieco krótsze, ale no sarna czasami potrafi konsumować te rośliny w kilka godzin po opryskaniu, ale jednak jest to neutralizowane, bo nie jest to w tym momencie, w czasie tych nasilenia oprysków, nie jest to jest jedyny żer, tylko jeden z kilkudziesięciu, czy czasami nawet z kilkuset, jak to pani profesor zauważyła, bo nawet ponad 200 roślin różnego pochodzenia występuje w diecie sarny, a więc one są w pewien sposób neutralizowane, czy powiedziałbym równoważone i z całą pewnością jest to mięso dużo, dużo, jeszcze raz powiem, dużo zdrowsze niż zwierząt gospodarskich, które żywione są wyłącznie paszami pochodzącymi z tych pól opryskiwanych. Były to na przykład takie emocje zniuansowane, reakcja współczująca, wpuszczająca w płaczące dziecko, albo taka reakcja radosna, tak? Takiej matki, która mówi, nie płacz, nie płacz, wszystko będzie w porządku i tak dalej, i tak dalej. Zachwyt nad deserem, ekscytacja i zachwyt nad świecącą zabawką. Prosimy panią to bardzo. Były takie. Jestem rolnikiem. Oni to nazywają zniuansowaną. Ja bym to nazwała raczej skomplikowanymi emocjami. Lasów wokół jest mnóstwo, dużo. Pewnie chodzi o coś w miarę prostego, czyli o reakcje, takie spontaniczne reakcje, które wykazujemy w normalnych sytuacjach życiowych. Tak też te baszce były nagrane, to nie są okrzyki zawierające jakąś treść językową, to nie są słowa przede wszystkim, tylko okrzyki, które mają wyrazić jakąś konkretną reakcję na dane zdjęcie, na dany bodziec obrazek. I są to rzeczywiście zniuansowane reakcje. W kontekście takich wielkich teorii psychologicznych nie możemy tutaj mówić o różnych emocjach, bo nie wiemy, co tak naprawdę przeżywały te osoby, które wykrzykiwały czy ogłaszały jakieś zachwyty nad poszczególnymi obrazkami czy przedmiotami, które były widziane. Natomiast są to takie zwyczajne, codzienne reakcje, które widzimy na co dzień wokół siebie, widzimy w zwyczajnych momentach w czasie każdego dnia. Ale to dzieci jedno były w stanie dopasować odpowiednie obrazy. Co pokazuje, że ich ta zdolność do tych odróżniania takich pozytywnych emocji, reakcji, jak to pan nazwał. Dziękuję panie Edwardzie, pozdrawiam z panem Bogiem. Cześć Boże, Bóg zapłać. Już taka bym powiedziała zaawansowana, w sensie, że są w stanie zrozumieć pewne odcienie i dla osób, które się znajdą w studiu Radia Maryja. Rzeczywiście to, co jest najciekawsze w tym badaniu, to to, że obejmuje kilka różnych metod i obejmuje kilka różnych grup dzieci w wieku właśnie między 12-48 tysięcy. I obejmuje też właśnie, czy tego typu okrzyki różne racjonalne, które rzadko wykorzystujemy w badaniach. Dotychczas no, wydawało się pewnie za zasadne, żeby badać tak specyficzne reakcje w tak konkretnych sytuacjach. A tutaj w tym badaniu okazuje się, że już dzieci w drugim roku życia radzą sobie z rozumieniem czy właściwym przypisaniem danego przedmiotu do reakcji emocjonalnych, którą słyszą wyłącznie z krótkiego nagrania. Trzeba pamiętać o tym, że to zadanie jest dość proste. Jest na miarę możliwości dzieci, to znaczy mamy tam dość prosty wybór pomiędzy jednym niepasującym i jednym pasującym obrazkiem do danego okrzyku emocjonalnego. Natomiast fakt, że dzieci nawet kilkunastomiesięczne systematycznie w sytuacjach sytuacji są w stanie dobrze przypisać taki okrzyk do obrazka, jest rzeczywiście zaskakujące. Pokazuje nam, że małe dzieci bardzo dużo rozumieją z otaczającego je świata w kontekście właśnie takich niuansów emocjonalnych, czy w kontekście tego, jak nasz łoos wyraża różnego rodzaju niuanse pozytywnych emocji. A w jaki sposób dzieci się tego uczą? To jest oczywiście pytanie, na które ci badacze spędzą kolejne 10 lat, a w tym czasie im produkować odpowiednie liczbę produktów, które będzie stać wiekę na niego, żeby go kupić. Myślę, że oni, że patrząc koniecznie tak cyklicznie, myślę, że oni z najzwyczajniej w świecie odbierają jakąś ciekawą linię badań i zamieszili tam na kolejne lata. Natomiast
Tak mi się to wydaje. Różnych badań, kochani, czy to samo, bardzo to mięso wieczkowe w kwestii, które też jest bardzo drogie. I proszę Państwa, a to kupaki, to się w ogóle nawet o tym nie mówi, bo się zaszkoda słuch. I teraz proszę powiedzieć, dlaczego w Polsce jest tak straszna sytuacja? Za tyle kibiców, co cała Polska mówiła na Mazura, że tam rolnicy nazwili 3000 świn, a ile jest zostało niepoliczonych, a to jest całej Polsce problem. Nie tylko czy tam, czy tam. U nas właśnie, proszę Państwa, taka sytuacja zaistniała, że teraz mamy dzieci, chodzą do szkoły, mamy 1,5 km, mamy pełną drogę. Gmina nam położyła płytki, takie betonowe, podwójne i dzieci chodzą do 1,5 km, tam są pola, prawie takie dzikie pola do szkoły. To się okazuje, bardzo uważnie temu idę do miasta. I się okazuje, że koło tych płytek, tak jakby na złość, dzieci mają, proszę Państwa, tu może 50 metrów szerokie. Bo drogi w stronę tych płytek są założona ziemia przez dzieci w środku wsi. Ja mieszkam na środku wsi. I się okazuje, że one przechodzą, myślę, dom postawić sobie blisko, zaraz na lewo pola wychodzą, a tam może jakieś 2,5 km. I one przyszły do same okna sąsiadu, bo domy się nie tyle mieszkały, jest nowy budynek niekończony. No ale te dzieci teraz weszły na tą ścieżkę, to dzieci chodzą do szkoły. Moi kochani, teraz powiecie, co z tym można zrobić. Sam się zadzwonić do Rzeszowa, nie dodzwonić się. Rządu powiedzie, że takimi sprawami oni się nie będą wiele zajmować, bo raty nie, bo tu nas nie wiem, co się dzieje, co się stało, że nie ma odstrzału w ogóle dzieci. Nie wiem i teraz gdzie dzwonić. Gdzie się zwrócić się w sprawie, że dzieci były, chodziły do sklepu, wracają nieraz godzina czwarta, piąta, a dzieci w tym czasie już wychodzą na rzecz. Bo one weszły do wsi, w jednej stronie jest rzeka, w drugiej stronie rzeka, nie wiem jak. Są takie ławy, przechodzimy przez tą rzekę. Nie wiem, jakim cudem one w ogóle weszły tutaj. I proszę powiedzieć tak, w sklepach mięso jest w ogóle wieczowe mięso, te nasze, które mamy już w sklepach, jest dosyć drogi. Rodzina jest bardzo droga, a kupaki są na płytę. I teraz pytam, gdzie w ogóle jest rząd sąd, że te dziki chodzą, niszczą ludziom ludzkie pola? U nas jest tak dokładnie, że żadnego kolarka nic nie posadzi, nie ogrodzi z nutem polczastym swojego pola. I tego pola można, proszę Państwa, zagrodzić, żeby one sobie posiadły pszenicę, żyto, owiec, posadzić ziemniaki, ponieważ człowiek nie jest w stanie zagrodzić te wszystkie wesołe przestary pola na przykład, bo to jest niemożliwością. No a teraz nawet dzieciom będę zagadzane te dziki. Dlaczego się nie robi tego kształtu ziemcy? Dlaczego rząd nie da tego mięsa ludziom w Polsce na polskie stoły, żeby ludzie mogli jeść zdrowe, własne mięso? Co to w ogóle się dzieje u nas z naszymi rządami? Nie wiem. Może ci teraz coś zmieni. Może to się coś stanie coś innego lepszego. Ale do tego czasu to była jedna, nie wiem, często bagno, banda rządziła naszym krajem. Jeszcze oni rządzą, bo oni siedzą. Samorządy siedzą, województwa siedzą, ale nic nie robią, żeby dać tym rolnikowi normalnie żyć i pracować na tym polu, gdzie to jest niedopuszczalna sprawa. Musicie to, kochani Państwo, poruszać tę sprawę dzień i noc, lękać tam, czy pukać, żeby zmienić tę ustawę, dać ludziom właśnie dobre mięso, zdrowe mięso, bez chemii, bez tych konserwantów przetańskich. Nic w sklepie nie można kupić. Chciałem Was leczyć tysiące, kilka, trafi miesiącami. Nie wiadomo, co kupić, co można zjeść, człowiek nie wie. Kupisz to, za dwa dni jest zielone i świeci. Kupisz coś innego, jest to samo. Nie ma żadnego smaku, nie ma żadnego pożytku, nie ma z tego nic. A Państwo mówicie, że Niemcy tu przyjeżdżają, elegancko, biorą sobie świnie po 4 zł za kilogram i wywożą za granicę. Czy to jest dopuszczalne w normalnym państwie, bezprawie, normalnie bezprawie? Kochani, ratujcie coś, róbcie coś, ratujcie tego rolnika. U nas są drobne gospodarstwa, proszę Państwa, i z tego człowiek teraz ostatnio nie ma żadnego powietrza, nawet sam dla siebie nie mogę świnie ukochować, obserwowanie hodowanców, bo powiedzieć świnie, miałam to kilka po 30 do kur, a w tej chwili już nie mam żadnych kur, nie mam żadnej świni, bo ziemniaki już nie mogę wypokać do polu, bo nie posadzę, nie posiedzę. No a świnie chodzą teraz po same okna, zagrażają nawet na ścieżce dzieciom do szkoły. Ja dziękuję, ja proszę o zabranie głosu. Są w stanie
śledzić i rozumieć, na co patrzy inna osoba i co jest przedmiotem zainteresowania tej osoby, potrafi utrzymywać te informacje w głowie. W związku z czym zapamiętywać, ale też na bieżąco pilnować i kontrolować, czy jeśli one mówią jakąś nazwę przedmiotu, albo coś nazywają, albo na coś wskazują, to czy ta osoba dorosła, do której to robią, no to patrzy. Są w stanie też w kolejnych miesiącach połączyć różnego rodzaju informacje o swoim stanie, o sytuacji z różnymi zachowaniami innych osób wokół siebie. To znaczy spodziewają się, że jest to zupełnie racjonalne, że jeśli sygnalizują, że są głodne albo zmęczone, to że zdarza się będą zachowywać się zgodnie z dzików na jej potencjał rozrodczy. Według badań naukowych przyjmuje się, że corocznie na polu zwiększa się o 6-7% udział białka i energii w roślinach, a więc te osobniki są coraz doskonalszej kondycji. No i skutkuje to na przyrost. Ale tutaj myśliwi corocznie intensyfikują odstrzał. W ubiegłym sezonie łowieckim w całym kraju pozyskano ponad 340 tysięcy dzików, a więc tu nie można mówić o tym, że myśliwi nie strzelają, tylko myśliwi strzelają bardzo dużo tych dzików, ale one po prostu bytują w różnych rejonach, tak jak słuchacz stwierdził, że nawet przy domowych ogródkach potrafią wyrządzić szkodę. I tutaj, jeżeli chodzi z kolei o te szkody, no to myśliwi są zobowiązani zgodnie z zapisem ustawowym do wynagradzania szkód, tylko potrzebna właśnie jest też ta edukacja, żeby rolnicy wiedzieli, do kogo się zwrócić, bo można stosować działania profilaktyczne, można odstraszać te zwierzęta. No w przypadku osobników bytujących w pobliżu wsi czy wewnątrz wsi, a takie się pojawiają przypadki, myśliwi mają ograniczone możliwości, bo nie mogą tam dokonywać odstrzału, ale na pewno podejmą jakieś działania związane z ograniczeniem liczebności, z przepłoszeniem tych dzików, ewentualnie, jeżeli szkoda ma miejsce, to też wynagradzają te szkody. W ubiegłym sezonie łowieckim właśnie to myśliwi, którzy Polski Związek Łowiecki, myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, która jest organizacją samofinansującą się, wypłacili ponad 70 milionów odszkodowań. A więc cały czas tutaj są działania w tym kierunku, żeby rolnikom te straty wynagradzać, no ale też musi być pewnego rodzaju współpraca myśliwi z rolnikami i rolników z myśliwymi. No bo myśliwi nawet czasami nie wiedzą, że gdzieś jest szkoda, że rolnicy nie zgłaszają tego rodzaju problemów, no to też jest problem, no bo wszędzie myśliwi nie dotrą na miejsce i na czas trzeba to na bieżąco zgłaszać do kół łowieckich i tutaj dość istotną rolą jest rola samorządów lokalnych, gdzie każde koło łowieckie ma obowiązek zgłaszania osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń, do takiego kontaktu z kołami łowieckimi i tam zawsze można się dowiedzieć, kto prowadzi gospodarkę łowiecką na danym terenie i z kim się kontaktować, żeby w pewnym sensie podjąć jakieś działania, czy profilaktyczne, czy później działania naprawcze, czy ewentualnie te odszkodowawcze. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Do rozmowy wrócimy. Halo, dzień dobry. Polskie Radio 24 Miła, 20.30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Wdrażanie reformy przywracającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn przebiega sprawnie. Zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Minister przedstawiła w Sejmie stan realizacji reformy, która weszła w życie 1 października tego roku. Wnioski można było składać już od 1 września. Wiele wniosków składały osoby, które nie były aktywne zawodowo. 46 600 decyzje wydane dla aktywnych zawodowo stanowi to 28,8% wniosków, które zostały złożone. 37 tysięcy wydano dla osób pobierających na przykład renty, to stanowi 22,8%. 27 433 decyzje dla osób pobierających świadczenie przed emerytalną. 16,8%. Minister podkreśliła, że obniżenie wieku emerytalnego jest realizacją obietnicy wyborczej PiS. Dodała, że przejście na emeryturę w obniżonym wieku jest prawem, a nie obowiązkiem. Zaznaczyła, że dłuższa praca oznacza wyższą emeryturę.
wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS Beata Mazurek i senator Andrzej Misiołek z Platformy Obywatelskiej znaleźli się wśród odznaczonych przez prezydenta Węgier. Krzyże kawalerskie Orderu Węgierskiego za zasługi dla polsko-węgierskiej współpracy politycznej wręczyła ambasador tych krajów w Warszawie Orszona Zuzu-Żurza-Kowacz. Pani ambasador podkreśliła, że przyjaźń polsko-węgierska da się opisać dwoma słowami – miłość i interes. Cieszymy się, że jest tylu zasłużonych osób w Polsce, którzy działają na rzecz relacji polsko-węgierskiej i oczywiście moglibyśmy jeszcze dużo więcej osób odznaczyć, bo rzeczywiście mamy bardzo dużo przyjaciół tutaj. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek podkreśliła, że odznaczenie jest ogromnym zaszczytem i trzeba dołożyć wszelkich starań, aby relacje nie tylko parlamentarne, ale i samorządowe między krajami były jak najlepsze. W NATO trwają prace nad nową strukturą dowodzenia. Ta obecnie dostosowana do wyzwań ze strony Rosji. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że za dwa tygodnie na ten temat będą rozmawiać ministrowie obrony państw NATO na spotkaniu w Brukseli. Beata Płomecka. Wojskowi w kwaterze głównej tłumaczą, że zmiany w strukturze dowodzenia są konieczne ze względu na wzmocnioną obecność sojuszu na wschodniej flance, bo są to 4 bataliony w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. Tak mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Musimy dostosować się do nowej sytuacji, bo ona, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, zmieniła się ostatnio. Nowe struktury i procedury mają być na wypadek konfliktu z Rosją i dotyczyć na przykład szybkiego przerzutu wojsk sojuszniczych nawet przez Atlantyk. W kwaterze głównej dyskutowana jest także aktywność Rosji w Arktyce. Amerykańska prasa donosiła niedawno, że powołane mają być dwa nowe dowództwa. Jedno będzie odpowiedzialne za Atlantyk, drugie za Arktykę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przemysław Czerwinowski, poznański krytyk i znawca literatury współczesnej, został laureatem 20. jubileuszowego konkursu o nagrodę imienia Jana Długosza. Wyróżnienie określone mianem polskiego Nobla w dziedzinie humanistyki i jury przyznało badaczowi książkę Poruszona mapa, która podejmuje tematykę mentalnego obrazu Polski w polskiej literaturze. Jeśli literatura jest coś warta, to tylko wtedy, kiedy rozwija rozmaite społeczne opowieści, powiedział odbierając nagrodę Przemysław Czapliński. Jeżeli jest po co czytać literaturę, jeśli literatura jest coś warta, to tylko wtedy, kiedy wierzga, tylko wtedy, kiedy staje ościeniem, wtedy, kiedy wychodzi politykom, staje politykom osią, kością w gardle, to znaczy rozrywa rozmaite społeczne opowieści. Tak zaczęła postępować literatura, zwracając nam uwagę, że dotychczasowe położenie Polski i związki z czterema większymi całościami, do których należeliśmy, są nieaktualne. One się stopniowo dezaktualizują. I zacząłem pytać literaturę o to, jak wyglądają jej pomysły. Konkurs o nagrodę imienia Jana Długosza jest jedną z najważniejszych inicjatyw w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. W jubileuszowej edycji organizatorzy przyznali również nagrodę specjalną. Otrzymało ją wydawnictwo Uniwersytas za największą liczbę nominacji w historii konkursu imienia Jana Długosza. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Że radio ten cikę.